Więc cześć, witajcie. Miło dołączyć na aule po 8 latach przerwy de facto, więc taki sentymentalny powrót. Fajnie spotkać ludzi w 3D, zupełnie inaczej się wygląda niż w 2D. Dobra, ja się nazywam Karol Traczykowski. Chciałbym wam dzisiaj opowiedzieć o tym, jakie są doświadczenia DocPlanera w startowaniu, układaniu struktury i rozwoju firmy na rynkach globalnych. Opowiem wam na początek o tym, powiedzmy, co robi DocPlaner, jak wygląda teraz, tak żebyście to wszystko, o czym opowiadam, mogli sobie osadzić w jakimś kontekście biznesowym. Później opowiem, trochę właśnie zacznę odpowiadać na pytania, które już zaczęły pojawiać, a też pojawiają się dość często, czyli trochę jak wybrać rynek, jak ten wystartować, co robić, żeby ten rynek przetestować. Przejdę do tego, jakiego country managera zachęcam, żebyście rekrutowali, jak może wyglądać struktura lokalna i globalna. I jeśli wystarczy nam czasu do tego gwiazdka, to jeszcze opowiem chwilę, jak powiedzmy z naszej perspektywy wygląda rozwój firmy pod kątem procesów biznesowych czy developmentu. Dobra, DocPlaner. Jesteśmy obecni na 13 rynkach, z czego 6-7 to jest nasz core. To jest Polska, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Turcja w tej części europejskiej oraz Brazylia i Meksyk za wielką wodą. I to są takie rynki, ta 6-7 to jest nasz taki Big Six, Big Seven. Trochę się jeszcze mieszam, bo Niemcy dołączyły do nas całkiem niedawno przez akwizycję. Nasz korowy biznes prawdopodobnie najbardziej znacie nas z perspektywy serwisu dla pacjentów, który pozwala znaleźć najlepszego lekarza w okolicy, przeczytać opinię i umówić się do niego online, bez potrzeby dzwonienia na rejestrację. Z drugiej strony coraz bardziej i przede wszystkim jesteśmy softwarem dla lekarzy, softwarem, który pozwala im zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty i usprawnić pracę całego gabinetu. Płacą nam lekarze i placówki, płacą nam flat fee, tylko w Polsce mamy CPL, czyli płatność za pacjentów dostarczonych z marketplace'u, wszystkie inne kraje mają tylko i wyłącznie flat fee miesięczne. Raportujemy przychody i koszty, powiedzmy, do globalnej spółki czy do inwestorów w euro, natomiast lokalnie przyjmujemy płatności w lokalnych walutach, co, jak możecie się domyślić, ma pewne swoje jakby bumps and downs, jeśli coś większego w globalnej gospodarce się dzieje. Na przykład w przypadku COVID-u, w pierwszej fali, jeśli mieliśmy pierwszy raz od bardzo długiego czasu spadek przychodów miesiąc do miesiąca, to połowa tego spadku wynikała z tego w euro, że spadły waluty w krajach rozwijających się i to się przełożyło na wyniki DocPlanera globalne rozliczane w euro. Dobra, trochę rzeczy o samym DocPlanerze. Mamy 2200 pracowników na całym świecie, z czego 450 osób to jest taka struktura globalna, która wspiera wszystkie kraje. Z tego 330-350 osób to jest tech and product, czyli takie osoby, które zajmują się platformą globalnie. Tak mniej więcej wygląda headcount w krajach. Czyli gdzieś tam dobijamy w niektórych krajach do 400 osób, to jest sprzedaż i obsługa klienta głównie, jakieś małe, lokalne działy marketingu, finansów, administracji i tak dalej. Te najwyższe słupki, tam 400 osób i 300 to jest Ameryka Łacińska. Z naszych płatnych usług korzysta 130 tysięcy lekarzy na całym świecie. Mamy 7,5 miliona bookingów, czyli 7,5 miliona wizyt jest umawianych przez nasz system miesięcznie i mamy całkiem ładne i zdrowe taki split revenue, to jest rozrzut po krajach. DocPlaner już dawno nie jest polsko-centryczną firmą. 17%, czyli tam górny kawałek pochodzi z Polski, reszta jest rozrzucona po wszystkich naszych innych krajach. Pierwsza trójka, czwórka to jest Brazylia, Włochy, Polska i Niemcy, gdzieś tam czasem zamieniające się miejscami. Dobra, opowiem wam o rzeczach, które się sprawdzały z perspektywy DocPlanera, natomiast to, o czym musicie pamiętać, to jest to, że coś sprawdziło się dla DocPlanera, wcale nie znaczy, że sprawdzi się dla was. Dlaczego? Dlatego, że może wynikać ze specyfiki krajów, w których działamy, ze specyfiki grupy docelowej, z którą działamy, ze specyfiki zespołu, który tę firmę budował. Może też mieliśmy dużo szczęścia po drodze, więc to, do czego was zachęcam, to kiedykolwiek słuchacie o tym, co się jakiejś tam firmie udało, szczególnie jak opowiada o tym z perspektywy czasu, to żebyście nie traktowali tego, jak tak trzeba robić, tak nie wolno robić i tak dalej, tylko bardziej spróbujmy tego, unikajmy tego i tak będę wam dzisiaj też o tym opowiadał. Dobra, na początek taki, powiedziałbym, basic stuff, spróbuję przez to tak przemknąć, czyli
To pytanie, które się najczęściej pojawia, jak wybrać rynek? To, od czego warto zacząć, to jest jakaś tam sobie taka, powiedzmy, konsultancka robota. Wybierzecie 30-50 rynków, które was mogą potencjalnie interesować, zbieracie o nich jakieś duże liczby, czy to populacje, czy gdzieś tam jakieś PKB. No i do tego takie liczby, które są specyficzne dla waszej grupy docelowej. W naszym przypadku to może być liczba lekarzy, liczba badań danego typu wykonywanych. I co ważne, jakaś liczba, która będzie proxy dla tego, ile dana grupa docelowa albo ile rynek są w stanie płacić za jakieś usługi w tym segmencie. W naszym przypadku to może być cena za wizytę u lekarza, no bo to może oznaczać, jak dużo ludzie są w stanie wydawać za wizytę lekarską albo jak dużo lekarze są w stanie płacić. No i z tego można sobie zrobić jakieś tam pierwsze, większe wyliczenia. Uwaga, nie chodzi o dokładne wyliczenia, zrobiłem jakieś takie dummy estimation na potrzeby prezentacji. Chodzi o to, żeby sobie zacząć pokazywać, widzieć te kraje między sobą, żebyście mogli sobie zacząć robić shortlistę pierwszych 5-10 krajów, w które będziecie chcieli wejść głębiej, więc jakby to nie chodzi o aptekarską dokładność, chodzi o to, żeby mieć jakiś taki ballpark expectations. No i pewnie można sobie zobaczyć, że gdzieś tam kraje, szczególnie w naszym przypadku Europy Zachodniej czy Meksyk, Brazylia są jakby dużo większe od Polski. Jakbyśmy sobie patrzyli na Europę Środkowo-Wschodnią, to pewnie jeśli ktoś nie chce zostać tam liderem Europy Środkowo-Wschodniej, co samo w sobie może być fajnym pomysłem, to z perspektywy części, z Polski części potrzeby na zachód. Inna metoda wyliczeń też daje nam jakiś po prostu ballpark, na który sobie warto popatrzeć. Natomiast to, co warto bardzo szybko zacząć robić, to unikać myślenia, że te liczby powiedzą wam wszystko i że w takim razie ten rynek, który ma największą liczbę w Excelu albo spreadsheetie, to tam będziemy lecieć. To, do czego zachęcam, to żebyście spróbowali te liczby zderzyć z jakimiś lokalnymi ekspertami. To mogą być osoby, które znajdziecie z networku, to mogą być osoby, które znajdziecie na LinkedInie. No i na przykład jak zaczniecie sobie rozmawiać o healthcare z tymi ludźmi w tych krajach, to pewnie szybko dowiecie się, że w Hiszpanii ludzie korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego, więc tak naprawdę 30-40% korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego, lekarz dostaje 30-40% ceny cennikowej, w związku z tym ten rynek gdzieś tam można sobie przez połowę, czy przez dwa, czy przez trzy podzielić. Podobnie jest w Brazylii, lekarz dostaje jeszcze mniej z ceny cennikowej od ubezpieczyciela. Jak sobie patrzycie na populację w Brazylii, to pewnie się okaże, że to po pierwsze społeczeństwo rozwarstwione, więc pewnie warto sobie popatrzeć na jakimś tam penetration rate internetu. Natomiast też okaże się, że na przykład wielu pacjentów nie będzie mogło skorzystać z prywatnej opieki zdrowotnej, będzie korzystało z publicznej, jako że korzystamy, my pracujemy z prywatną, ten rynek będzie dla nas niedostępny. Ciekawostka, są rynki, akurat w przypadku healthcare'u, które będą miały zupełnie inną strukturę, mimo tego, że ten rynek jest bardzo duży i bardzo ciekawy, to może się okazać, że niektóre produkty tam nie będą grały. W Niemczech 90% ludzi korzysta z publicznej opieki zdrowotnej, w związku z tym motywacja lekarzy jest zupełnie inna i przez to jeden z produktów, które chcieliśmy na rynku niemieckim testować 2 lata temu, bardzo szybko z nim wycofaliśmy, bo okazuje się, że tam product market fitu nie było. Dobra. Natomiast to, co jest ważne, jak będziecie z tymi ekspertami rozmawiali, zdecydowanie unikajcie traktowania ich wyrocznie, szczególnie tak zwanych niedasiów, którzy będą wam mówili, że tego się nie da zrobić, ktoś już to próbował, ten rynek jest zabetonowany, nikt za to nie zapłaci. Prawdopodobnie dwóch ostatnich dużych projektów we Włoszech, które realizujemy teraz i uważamy póki co, że są sukcesem, nie zrobilibyśmy, bo eksperci rynkowi mówili nam, że się nie da, w sensie, że nikt tego nie kupi, ktoś już jest do czegoś przyzwyczajony, ten rynek jest zabetonowany, tego w ogóle nie warto zrobić. To, do czego zachęcam, to jest to, żebyście ekspertów rynkowych czy research rynkowy wykorzystywali bardziej jako generator hipotez, które należy sobie zacząć w jakiś tam sposób weryfikować i potwierdzać, tak żeby ten rynek zacząć lepiej rozumieć. No i teraz zakładam, że na tym etapie macie jakieś tam swoje top, powiedzmy 3-5 krajów, w które chcecie wejść. To, do czego was zachęcam i to zdecydowanie trzeba zrobić, no te wszystkie researche, estymacje zweryfikować. Jak to można zrobić? Po pierwsze zobaczyć, czy ktoś już jest na rynku i ktoś to robi dobrze. Wtedy można rozważyć M&A. Co daje M&A? M&A daje zmniejszenie ryzyka takiego produktowo-rynkowego, bo już wiecie, że to działa, ktoś już postawił tam firmę, ma tam klientów, ma tam płacących, ma tam jakiś biznes i kupujecie czas, no bo wiecie, że ta firma już jest tam postawiona, coś tam już zaczęło działać. Natomiast prawda jest też taka, że wymieniacie ryzyko rynkowo-produktowe na ryzyko ludzkie, no bo jest też firma, która ma już swój zespół, ma też osoby, które tę firmę założyła, będzie trzeba się z nimi dogadać, jakoś gdzieś tam współpracować. No i też jakby sam proces przyglądania się firmie i kupowania jest procesem, który jest też dość trudny, czasami jednak warto tego nie robić. Natomiast rozważcie M&A, nawet jeśli wstępnie wydaje wam się, że was na to nie stać. Prawda jest taka, że DocPlanner kupił liderów w Turcji, Hiszpanii i Włoszech z
Kupno doktorali w Hiszpanii otworzyło nam drogę na LATAM, a w momencie, kiedy kupowaliśmy doktorali, to była firma podobnej wielkości co DocPlanner, co znany lekarz w Polsce. W związku z tym taka pierwsza intuicja jest taka, że się nie da tego zrobić, że nie można tej firmy kupić, bo będzie dla nas za duża. To takie keywordy, które wam tylko wrzucę, odroczona płatność czy wymiana akcji, to mogą być takie rzeczy, które mogą wam w tej sytuacji pomóc. W dużym skrócie, to, że firma jest warta 10 milionów złotych dzisiaj, nie oznacza, że dzisiaj musicie za nią zapłacić 10 milionów złotych w gotówce. Więc jakby to jest na przykład rzeczy, to są na przykład rzeczy, które pomogły nam w akwizycjach z perspektywy znanego lekarza. No ale dobra, weryfikacja może też wyglądać trochę inaczej. Jeśli działacie na rynku B2C, to do czego zachęcam, to jest postawienie takiej tradycyjnego landing page'a, na który zaczynacie kupować AdWordsy i Facebooka. Zobaczycie, jakie są wolumiany wyszukiwań między krajami, czy to jest w ogóle temat, który jest ciekawy dla tych ludzi, którzy tam coś w internecie szukają, czy nie. Zobaczycie, jakie są CTR-y między krajami, zobaczycie, jak sobie wygląda cały funnel znowu w tym produkcie, który chcecie zaoferować. Uwaga, to jest podchwytliwe, to do czego was zachęcam, to jest to, żeby unikać po prostu tłumaczenia landing page'a, tylko żeby go zlokalizować. Przykład, czy ktoś wie, co to jest? Słucham? Jeszcze raz nie słyszę. To prawda, natomiast tak naprawdę te wszystkie rzeczy to są lokalne formy płatności. OXXO faktycznie, czyli te lokalne żabki wprowadziły swoje metody płatności. I to jest rzecz, o której nie wiedzieliśmy de facto, jak startowaliśmy z pierwszą rzeczą w Meksyku. O, PowerPoint się wysypał. Więc Karol, więc dobra, to gdzieś będę w międzyczasie mówił i spróbował sobie to włączyć, więc jakby to, co faktycznie w Meksyku jakby rozsypaliśmy, czy źle przetestowaliśmy w jednym miejscu, to jest to, że nie uwzględniliśmy tego, że tam jest lokalna forma płatności i przez to wyniki dla tego meksykańskiego biznesu, meksykańskiego testu były dużo, dużo słabsze. Czy panowie tam widzą prezentację już teraz? Dobra, super. Dobra, to możemy lecieć dalej. Dobra. To, do czego też zachęcam, co możecie wypróbować, szczególnie jeśli macie biznes, który będzie bazował na SEO, to jest to, żeby ten serwis faktycznie postawić w danym kraju, zacząć zasilać go contentem. I to jest rzecz, którą DocPlanner zrobił kiedyś, czyli postawiliśmy lokalne kopie serwisów w różnych krajach, zasilaliśmy je contentem i patrzyliśmy, gdzie to SEO faktycznie zaskoczy, gdzie można mieć nadzieję, że tych pacjentów, którzy będą przychodzić do serwisu, będzie dużo. Żeby uniknąć niektórych problemów, można też sobie współpracować z lokalną agencją researchową, dobrze wybraną, co znaczy dobrze wybraną, taką, której nie powiecie tylko chcemy się dowiedzieć o tym, rozstaniecie się 2 miesiące, po 2 miesiącach dostaniecie prezentację, z której powiecie, a tyle to my już wiedzieliśmy zanim zaczynaliśmy, więc dzięki. Polecam wypracowanie sobie takiego modelu współpracy, w którym faktycznie macie dużą widoczność na szczegóły tego, co tam w tych insightach wychodzi. Można dostawać insighty na bieżąco, można mieć nagrania z rozmów z target grupą, wtedy można się dowiedzieć dużo więcej. W przypadku B2B, cóż, zachęcam do tego, żeby zacząć weryfikować rynek sprzedażą, czyli po prostu zaczynacie mieć spotkania sprzedażowe, na których polecam podejście zwane spinem, czy tam sales discovery meeting. W skrócie polega na tym, że żeby dostosować ofertę w procesie sprzedaży, zadajecie pytania, którymi doprowadzacie klienta do tego, żeby doszedł do wniosku, czy jakby faktycznie zwrócił uwagę na to, że ma problem, chce go rozwiązać, wy jesteście w stanie go rozwiązać. I to działa bardzo fajnie w momencie, kiedy jesteście już na długo na rynku, jesteście bardzo w stanie szybko dojść do momentu, w którym ten klient faktycznie stwierdza z wami, że ma ten problem, chce go rozwiązać, chce kupić. Natomiast jeśli na rynku dopiero zaczynacie, to samo podejście można zastosować do tego, żeby dowiedzieć się dużo więcej o rynku i o tym, z czego korzystają właśnie potencjalni klienci na rynku, czy jak rozwiązują problemy, z czym mają problemy. Jak to można zrobić? Wypróbujcie sprzedawanie z waszej centrali, czy na przykład z Polski przez telesprzedaż, przez native speakerów. Można zrobić po prostu, można zacząć dzwonić po rynku docelowym. Druga opcja to jest postawienie małego zespołu sprzedaży lokalnego, który zaczyna po prostu chodzić na spotkania i tam robić sprzedaż. Tu znowu w obu przypadkach bardzo ważna będzie widoczność, czyli nie chcecie mieć tylko i wyłącznie wyników sprzedaży z lejka sprzedażowego. Chcecie wiedzieć, czego oni się na tym sales discovery meeting dowiadywali i znowu najlepiej mieć nagrania z tych calli, które możecie później faktycznie odsłuchać i zrozumieć, jak tam wyglądała dynamika tego spotkania. Swoją drogą polecam automatyczne tłumaczenia, czasami jest dużo zabawy. Dobra.
Załóżmy, że już postawiliście sobie ten, zrobiliście sobie te pierwsze testy, wyszło wam fajnie, macie teraz powiedzmy tą top 1, 2, 3 kraje, w które chcecie wejść, macie już na nich swoich, macie na nie tą, z tych eksperymentów zakładam, że wyszła wam już jakaś albo baza użytkowników, albo jakieś pierwsze sprzedaże, więc macie nawet jakby pierwsze revenuesy. To, od czego zaczynał DocPlanner i do tego zachęcam was, żebyście spróbowali, to jest rozpoczęcie budowania lokalnej struktury od country managera, zatrudnienia silnego i głodnego country managera. Dlaczego o tym mówię? Często jest taka tendencja, żeby tam postawić osobę, która będzie no, tania, na którą można sobie pozwolić. Natomiast na początku, jak w każdym biznesie, super istotna jest egzekucja, więc jakby chcecie mieć pewność, że osoba, którą macie tam na rynku, faktycznie dobrze wykonuje tą robotę, nie z wami się będzie uczyła, jak tam stawiać lokalne operacje. Będzie bardzo dużo zmiennych, czyli jakby wychodzicie na nowy rynek, w którym jest inna kultura, inna struktura rynku, język jest barierą, więc chcecie mieć takie przekonanie, że możecie postawić na tą osobę. To jest przynajmniej jedna rzecz, której możecie się złapać i faktycznie z tą osobą rozpoznawać rynek. Będzie trzeba tej osobie zaufać, no bo jest tak, że na początku nie ma danych, więc bardzo dużo rzeczy będzie wynikało z tego, co ta osoba wam mówi, jaki jest jej feeling i tak dalej. Znowu chcecie mieć mocną osobę, na której feelingu możecie polegać, a nie osobę, która jakby będzie miała dużo wątpliwości, nie będzie wiedziała, jak te rzeczy zweryfikować. Dlaczego ta osoba powinna być głodna? Tutaj w szczególności czasem jest też tendencja, żeby wziąć osobę z dużej organizacji, która już jest jakimś tam country managerem i tak dalej. No ale stawianie firmy od zera oznacza, że na początku nie ma zespołu, które można coś zdelegować, nie ma zespołu, które można zarządzać, nie ma dashboardów, na które można patrzeć, nie ma procesów, które można usprawniać. Będzie bardzo niewygodnie i mało fajnie, bo dużo rzeczy trzeba zrobić samemu, trzeba być hands-on. Na początek może nie ma biura, to biuro będzie małe, niefajne, nie ma benefitów i tak dalej. Więc jak weźmiecie kogoś z dużej organizacji, to może się okazać, że ta osoba bardzo szybko wam wypadnie. Żeby zmniejszyć to ryzyko, wypróbujcie transfer zaufania przez wysłanie kogoś z centrali. To niekoniecznie musi być osoba, która jest bardzo senior, natomiast dobrze jest, jeśli to jest osoba, która jest w organizacji dość długo, ją zna i może robić de facto zasłownik, czyli tłumaczy niektóre rzeczy, dlaczego one działają tak, a nie inaczej, co ma na myśli ktoś tam z centralnego biura, jeśli coś jakoś tam nazwał, jak wyglądają te procesy. Pomaga też zrozumieć kulturę, na przykład wytłumaczy Brazylijczykowi, że ten Polak to nie jest na niego strasznie zdenerwowany, nie chce go zabić, on po prostu tak wygląda na co dzień. I tak jest. Z drugiej strony wytłumaczy też Polakom na przykład, że brazylijski optymizm naprawdę super, daje mnóstwo energii na koniec dnia, natomiast trzeba uważać na overpromise, bo potrafią dwa dni przed końcem miesiąca powiedzieć, że dowiozą target, później się okazuje, że byli na 60%. To jest jakaś taka rzecz, której się trzeba w czasie nauczyć, więc tych różnic kulturowych jest dużo i ta osoba jest w stanie to wytłumaczyć. No i to, że macie osobę na miejscu, no to trochę ta osoba jest tam bliżej, w związku z tym jest w stanie powiedzieć, znaczy ona wie, jak jest naprawdę i unikniecie takiego ryzyka, w której country manager no trochę nie będzie chciał się przyznać, że coś nie idzie albo jeszcze czegoś nie wie i tak dalej, więc będzie do tej osoby powiedzmy w global teamie no gdzieś tam trochę może nie tyle koloryzował, ale nie wszystkich problemach będzie mówił, więc ta osoba, jeśli jest na miejscu, to będzie w stanie takie rzeczy wyłapać. Natomiast prawda jest taka, że jeśli to nie będzie senior osoba z takiego global teamu, któremu bardzo wierzycie, to i tak pewnie nie unikniecie senior osób podróżujących do kraju, tak żeby faktycznie budować sobie większą widoczność, większe zrozumienie i bardziej się synchronizować z zespołem. Unikajcie osób, które jednocześnie pracują w polskich operacjach i zajmują się zespołem globalnym, czyli z globalnymi operacjami. No to jest tak, że jakby wychodzenie z firmą global na zagraniczne rynki to jest robota na pełen etat, więc jakby no raczej nie ma szans, żeby jednocześnie zajmować się polskimi operacjami i wymyślaniem tego, jak powinno to wyglądać na świecie. Ja pamiętam do dziś historię, kiedy spotkałem Mariusza Gralewskiego i mówię, co tam słychać? I on mówi, mam odkrycie. Polska to też kraj. No, świetnie, Sherlocku, gwiazda polskiej sceny startupowej. Natomiast o co chodziło? No, chodzi o to, że Polska jest po prostu jednym z krajów, które po prostu musi mieć też swoją strukturę, musi mieć swojego country managera i lokalnych szefów działów, więc jakby ten zespół w Polsce, który stawiał znanego lekarza w Polsce, przeszedł do ról globalnych i musiał znaleźć sobie swoich następców w Polsce, więc de facto w Polsce też mamy country managera, szefa działu obsługi klienta, sprzedaży i tak dalej, a osoby global zajmują się global.
Dobra. To, do czego Was zachęcam, to jest to, żeby wypróbować też jakby globalne procesy i narzędzia z gdzieś lokalną egzekucją. Co jest według planerzy na przykład uwspólnione? Uwspólnione jest podejście sprzedażowe, czyli ten spin, o którym wspominałem. Proces sprzedaży mniej więcej wszędzie wygląda tak samo, czyli w tym samym momencie wiemy, że w CRM-ie pojawi się informacja, że deal został stworzony, w tym samym momencie będzie uznany za zamknięty. Takie same wymagania będą do klienta, żeby go faktycznie wdrożyć, albo w ogóle, żeby go wpuścić do lejka sprzedażowego. Tak samo będzie wyglądał moment przekazania ze sprzedaży do obsługi klienta, później proces onboardingu, później proces farmingu i tak dalej, i tak dalej. I to pozwala na to, żeby benchmarkować kraje między sobą, żeby mieć lepszą widoczność na to, co się w tych krajach dzieje i żeby też no de facto łatwiej sobie tym wszystkim z takiego z globalnego poziomu zarządzać, ale pozwala też na wymianę wiedzy, no bo wtedy jak powiedzmy country manager czy zespół z innego kraju widzi, że te statystyki w innym kraju są inne, pracują na tych samych rzeczach z tym samym słownikiem, w związku z tym są w stanie się tym wszystkim wymieniać. Co w takim razie jakby pozostaje do roboty dla lokalnej struktury? No bardzo dużo, no bo okazuje się, że tak naprawdę tempo i egzekucja będzie zależało od tego, w jaki sposób ten lokalny zespół będzie działał, w jaki sposób będzie w jakim tempie będzie rekrutował, w jakim tempie będzie szkolił ludzi, ich onboardował, i faktycznie jakby wdrażał te procesy. Dobra. I oczywiście też jest tak, że jakby te globalne procesy i narzędzia nie są wymyślane przez jakichś mądrych ludzi na samej górze, tylko jest to jakby praca tych osób, które są faktycznie w organizacji, w krajach i są w stanie to współtworzyć. Jest też oczywiście tak, że ten pitch sprzedażowy nie jest tak, że on wszędzie będzie kropka w kropkę taki sam. Jest tak, że mówimy o tym samym, adresujemy te same problemy, no ale w różnych krajach waga tych problemów dla lekarzy może być inna, w związku z tym niektóre argumenty mogą być trochę wyciszone, niektóre mogą być trochę wzmocnione, albo może być tak, że kolejność będzie zamieniona. Na przykład w onboardingu mamy tak, że w Latamie, w Brazylii i Meksyku bardzo dobrze sprawdzają się nagrane materiały wideo dla lekarzy, w Polsce i w Europie się nie sprawdzają, w związku z tym Meksyk i Brazylia ich używa, Polska i Europa ich nie używają, natomiast proces całościowy jest taki sam. To, co też jest istotne, no to znowu lokalny zespół zna lokalną specyfikę, jest w stanie zdecydować, gdzie się skupić, na jakim, czy na których miastach, gdzie nam brakuje pokrycia, w jakich specjalizacjach, segmentach nam może brakować pokrycia. To nam daje taką właśnie lokalną szybkość i skupienie. Jak w związku z tym wygląda struktura? To też jest coś, o co wiele osób pyta. No mamy sobie globalnych, powiedzmy VP Salesa, obsługi klienta, VP People i mamy lokalnych country managerów. Country managerowie w DocPlanerze mają profil taki, powiedziałbym, sprzedażowo-komercyjny. To też wynika z tego wynika też ta struktura, przynajmniej w tym miejscu. No i oprócz tego oczywiście można, jakby rysujemy sobie takie przerywane linie, które są powiedzmy takimi tematami domenowymi, czyli szef obsługi klienta lokalny będzie dużo współpracował z globalnym szefem obsługi klienta, tak samo z head of people i tak dalej. Prawda jest taka, że jakby ta relacja czy sposób tej współpracy i jej bliskość jest jakby tym większa, ta bliskość jest tym większa, im dalej odchodzimy od takiego profilu komercyjnego. Siłą rzeczy jest tak, że country manager, jeśli jest komercyjny, no to jakby jest w stanie łatwo pracować z osobami z takich działów komercyjnych. Jeśli się coraz bardziej odsuwamy, to ta współpraca jest coraz bliższa z taką częścią globalną. I to co ważne, bardzo często jak ja oglądałem różne prezentacje w różnych firm, to zawsze mi się wydawało, kurde, tam to jest tak idealnie zrobione, musimy to zrobić tak samo, tam mi się wszystko wydaje. Udaje i w ogóle powinniśmy to powtórzyć, a my to jesteśmy nie wiadomo jacy. To tak dla przykładu, my mamy taką lokalną kopię tej struktury, w sensie jest jakby druga taka część, która historycznie mieliśmy sobie VP Sales i VP Markets, jeden poszedł w Latam i został z Polską, drugi poszedł we Włochy i Turcję i od tamtej pory cały czas tak jest, że jakby country managerowie dwóch odpowiada do jednego, trzech do innego i jakoś to sobie działa, pewnie będziemy to w najbliższych miesiącach, kwartałach zmieniać, natomiast chciałem wam też tylko dać znać, że to nie jest tak, że ten świat gdzieś tam w tych wszystkich innych firmach jest bardziej idealny i trawa u sąsiada jest jeszcze bardziej zielona. Piotr, czy już powinienem kończyć? Nie, myślę, że jeżeli masz jeszcze trochę ciekawych rzeczy, no to śmiało. Podchwytliwe pytanie. Jeszcze raz. Czyli kończymy?
Jeszcze, jeśli mogę, to... Śmiało, śmiało. Drogę jeszcze chwilkę i przejdziemy do pytań. Dobra. No i teraz jakby to, do czego was zachęcam, to jest to, żebyście szczególnie w tych częściach operacyjnych procesów biznesowych wypróbowali lokalne eksperymenty do zmian tych globalnych procesów. Czyli zwykle odbywa się to tak, że gdzieś tam jakieś grono wymyśla, czy jakby projektuje, jak ten proces globalnie ma wyglądać, natomiast jego testowanie odbywa się lokalnie, czyli na przykład jeśli będziemy zmieniali coś w onboardingu klientów, to weźmiemy sobie pewnie z 5 osób z działu obsługi klienta w Meksyku, one zaczną nowe kohorty klientów onboardować w nowy sposób i znowu patrzymy na kohorty, nie na całą bazę, no i jesteśmy w stanie sobie po jakimś czasie popatrzeć, jak wyglądają różnice w ramach tej kohorty, czyli część tych klientów była onboardowana po staremu, część była onboardowana po nowemu, czy jesteśmy w stanie zobaczyć różnice na takich wczesnych metrykach jak onboarding, scoring, engagement i czy później widzimy te różnice na czernie. Jeśli tak, to jesteśmy w stanie te eksperymenty zacząć gdzieś tam przenosić do innych krajów, jeśli działa w takich eksperymentalnych środowiskach, to wtedy skalujemy na całą strukturę. Trochę inaczej wygląda to w produkcie. To wynika z tego, że koszt przeprowadzenia eksperymentu globalnie w produkcie jest zwykle niski, czyli jeśli coś wydevelopujemy w jednym miejscu, a codebase jest taki sam we wszystkich, ten sam we wszystkich krajach, to de facto wdrożenie tego we wszystkich krajach jest w miarę łatwe. Więc zwykle jest tak, że eksperyment jest puszczany na wszystkich rynkach i patrzymy, jak się sprawdza. Oczywiście robimy to w ramach testów AB. Jeśli działa tak samo dobrze, nazwijmy to we wszystkich krajach, to leci na produkcję, czy leci do wszystkich. Czasami zdarza się tak, że zadziała na przykład bardzo dobrze dla niektórych rynków, a na minus na innych rynkach. No i oczywiście wtedy trzeba spróbować zrozumieć, dlaczego tak się wydarzyło i zdecydować, czy to wdrażamy, czy nie, czy tam będzie jakaś lokalna modyfikacja, czy nie będzie, czy jednak wszędzie będzie tak samo. Pewnie wyjątkiem od tego są zmiany, które są potencjalnie bardzo ryzykowne. Jako przykład wymuszaliśmy to, że jakąś akcję można wykonać tylko w aplikacji mobilnej, nie można tego zrobić przez weba. No i taką zmianę, nie puszczaliśmy tego od razu do wszystkich krajów, puszczaliśmy to nawet najpierw na jakimś procencie ruchu w tak zwanych małych krajach, czyli takich, gdzie mamy mniej lekarzy, mniej płacących klientów, mniej pacjentów, żebyśmy mogli zobaczyć, jak taka zmiana będzie faktycznie, jak się odbije na wyniki. Dopiero wtedy, jeśli na tych małych krajach to działa dobrze i nie ma gdzieś jakichś red flags, to wtedy będziemy to skalowali na inne kraje. A, tu miałem punkciki do tego. Dobra. Nie będę podsumowywał, natomiast powiem wam, co jest ważne. Na pewno potrzebny jest wam mocny zespół, który będzie w stanie sobie z tym wszystkim poradzić. Będzie ważna egzekucja i wejście w detale, więc Piotr, jak będziesz wchodził global, to nie tylko słuchanie, ale też egzekucja. Będziecie potrzebowali zrobić dużo realnych eksperymentów i weryfikacji, czyli nie jest tak, że ufacie liczbom, że ufacie, w sensie liczbom takim z researchu takiego na dużych liczbach, nie jest tak, że wchodzicie tylko na tym, co wam powiedzieli eksperci, bardzo dużo rzeczy trzeba przetestować i eksperymentować i to będzie czasochłonne i trudne, bardziej niż się wydaje. No ale jeśli działa, no to wtedy w takim razie trzeba wcisnąć gaz do dechy i faktycznie wdrażać to jak najmocniej i jak najszybciej, bo nikt za nami nie poczeka. Jeśli to, co opowiadałem, wam się podobało, to rekrutujemy. Ja sam rekrutuję 2 osoby do swojego zespołu właśnie do tego, żeby testować nowe rzeczy na nowych rynkach. To jest New Ventures Manager i Head of produktu marketingowego, który wdrażamy teraz w Brazylii i Meksyku z bardzo ciekawymi problemami do rozwiązania. Miłego skalowania i chętnie odpowiem na pytania, jeśli macie. Wielkie dzięki, brawa dla Karola.